Projekt Zagłębia Aktywnego Seniora kontynuujemy. W ubiegłym roku zajmowaliśmy się tematem, jak być liderem i jak podchodzić do wydarzeń jako do projektu. Tegoroczna edycja poświęcona jest ekologii. W dzisiejszych warsztatach mówiliśmy o tym, jak każdy z nas może ograniczyć ten negatywny wpływ na środowisko, czyli co możemy robić, żeby minimalizować wytwarzane w gospodarstwach domowych odpady, no i jakie alternatywy warto stosować, tak? Co takiego w ogóle jest w zasięgu naszych możliwości, czy też w jakiejś takiej najbliższej okolicy, jeżeli chodzi o jakieś inicjatywy, które powstają, które pomagają nam bardziej ekologicznie żyć. Dzisiejsze warsztaty to jest tak, jakby nas uzmysłowiły bardziej tą wiedzę, którą już posiadamy, może w małym stopniu, a tu jest takie więcej poszerzone. Niektóre rzeczy nie wiedzieliśmy, jak i co to działa więcej i że możemy się więcej zaangażować publicznie, żeby założyć jakiś taki zespół, żeby edukować sąsiadów po prostu. Dzisiaj spotkaliśmy się na warsztatach Senior Ekobohaterem, tworzymy własny zielnik. Warsztaty te mają na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród seniorów. To są warsztaty dotyczące sposobu uprawy ziół, wykorzystania w żywieniu człowieka, w lecznictwie. Będziemy dzisiaj robić również zielnik. Ja myślę, że dużo ciekawych rzeczy się tutaj dowiem, zresztą już się dowiedziałam. W tej chwili przystępujemy do zajęć praktycznych i myślę, że te wzory, które tutaj poznam, wykorzystam w zajęciach z moimi wnukami. Projekt Zagłębia Aktywnego Seniora będzie kontynuowany również w kolejnym roku. W przyszłym roku tematem wiodącym będzie senior z pasją. Mamy nadzieję, że pokażemy seniorom, osobom 50+, całe spektrum możliwości aktywnego stylu życia. Mamy przekonanie, że to jest gwarancją szczęśliwego życia w wieku emerytalnym.